Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program AS Wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions Hotel Marriott. Moim Państwa gościem jest Grzegorz Mielcarski. Dzień dobry. Były piłkarz, obecnie ekspert, komentator NC+, TVP, właściwie to chyba prawie wszystkich telewizji w tym kraju. Etatowy ekspert. No, można tak powiedzieć, bo faktycznie w każdej telewizji coś to człowiek robił. Wróciłeś z Brazylii, gdzie komentowałeś mundial dla telewizji polskiej. Tak więc TVP, powrót do NC+, i powrót do naszej ekstraklasy. To jest wielki szok? Jeszcze nie. Bo zbyt krótki okres czasu na to, żeby się z tym wszystkim oswoić. Jeden mecz tak naprawdę komentowałem Krakowi, jeden raz wziąłem udział w studio i człowiek nie ma takiego od razu, nie byłem tak, że tak powiem, od razu na murawie, od razu przy zawodnikach, tak jak to było w Brazylii, że wszystko od kilku godzin człowiek, będąc już na stanowisku czy na stadionie, sobie to obserwował i tak naprawdę emocje już same były, bo była tak naprawdę niepewność. Była czasami nawet brak wiedzy o danym zespole, a w naszej ekstraklasie to człowiek już, można powiedzieć, że większe rzeczy wie o wszystkich, a tam taka była niepewność, takie właśnie podniecenie, że zobaczy coś nowego, że zobaczy coś innego. Momentami nie wcale aż tak spektakularnego, jak to się mogło wydawać. Mecze grupowe fantastyczne, potem troszeczkę słabsze. Te słabsze wcale nie różniły się poziomem znowu do ekstraklasy. Co to był za mundial dla Ciebie? Przeżyć. Mundial, w którym kiedy leciliśmy już z Amsterdamu do Rio de Janeiro, leciała z nami reprezentacja Brazylii, chłopaków 20-letnich, niepełnosprawnych. I tak, ponieważ znam jako tako, powiedzmy, portugalski, który nie przeszkadza mi w komunikowaniu się, to już tak zacząłem podpytywać, a jak jest, a jak się dojeżdża na stadiony, a czy jest tak niebezpiecznie. Z kolei co ciekawego jest, co warto zobaczyć w Brazylii. Także ja łączyłem ten wyjazd do Brazylii jako przede wszystkim moją pracę, jako podniecenie, taką adrenalinę, że zobaczę mundial w miejscu, w którym tyle legend światowej piłki, piłkarzy, najlepsi piłkarze świata stawiało swoje kroki, i wyobrażałem to sobie, że tak będzie, że na każdym stadionie, dla kilku stacji brazylijskich będzie Roberto Carlos pracował, że będzie pracował Cafu, że będzie Ronaldo, że będzie Ronaldinho, że będzie Sokrates, że będzie Zico. I tak było, że ci ludzie będą się pojawiali, że te legendy całego mojego piłkarskiego życia, od 82 roku pamiętam Mistrzostwa Świata, że tych ludzi będę mógł teraz z bliska gdzieś obserwować, że gdzieś będę mógł gdzieś blisko tego wielkiego świata futbolowego być. I tak było. Pojechałeś z telewizją polską. Ta twoja przygoda w ogóle jako eksperta zaczęła się kiedy? To już jest ponad 10 lat. No ale wcześniej też komentowałem Ekstraklasę, wtedy jeszcze w Kanale Plus. Także no jest tego. Ja tak naprawdę nigdy tego nie potrafiłem policzyć, dlatego że w trakcie, kiedy już pracowałem w Kanale Plus, odszedłem do Wisły Kraków. Tam pracowałem przez rok jako dyrektor sportowy. Wróciłem znowu potem do pracy, do kanału i nigdy nie myślałem, że tak długo i że cały czas będzie to trwało. Czy jak powiem, że jesteś lepszym ekspertem, lepszym komentatorem niż byłeś piłkarzem, to się pod tym podpiszesz? Jeżeli oceniać moje umiejętności do umiejętności, które dzisiaj oceniam, to pewnie w większości tak, ale ja jakoś nigdy tego nie łączyłem, bo to, że ktoś, to tak jak wiesz, tak jak kończysz szkołę, no choćby najlepszą, to nie znaczy, że będziesz świetnym dyrektorem zarządzającym, czy to banku, czy firmy. A ktoś, kto miał praktykę, że tak powiem, na ulicy, nawet na bazarze handlowym, może być lepszym sprzedawcą niż ten, który przechodzi przez kilka szkół. Także tu jedno chyba z drugim tak nie do końca można powiedzieć. Czy to tak jak z trenerem też można porównać. Czy ten, który był piłkarzem, będzie lepszym trenerem? Piłkarz, ten Mourinho nie był trenerem. Niekoniecznie. Nie był piłkarzem, ale jest świetnym trenerem, prawda? Absolutnie nie chcę, żeby do tego nawiązać, że ja byłem słabym piłkarzem, teraz jestem dobrym ekspertem, i ani odwrotnie tego nie będę. Bo i tu mam swoje ograniczenia, jako piłkarz miałem ograniczenia i mam ograniczenia jako oceniający, jako ekspert, jako komentator, obojętnie jak tego nie nazywać. Ja znam swoje miejsce w szeregu, ja częściej schodziłem w dół, niż starałem się wyjść do góry, że widzę więcej u siebie wad, niż jestem, niż powiedzmy, cieszyć się z tego, co jest i doceniać to bardziej, albo jakoś tak to eksponować, to, że po prostu, no, to jakoś tak, wiem, że ludzie tak to są w stanie ocenić, że wiesz, że tutaj się wymądrzasz, a byłeś średnim piłkarzem. Jakim byłem, takim byłem. Tam, gdzie doszedłem, to jak każdy z tych, którzy próbuje tej przygody, spróbuje i dojdzie, tam ten będzie mógł ocenić, czy to jest dużo, czy mało. A jest tak, że pojawiasz się na jakimś polskim stadionie, a tam piłkarze mówią: o, redaktor Mielcarski przyszedł, nie? Nie, ale wiem, że
że pewnie wiele osób podchodzi do tego z ironią, kilka osób podchodzi z sympatią i potrafi podejść i coś tam miłego powiedzieć, ale są też tacy, którzy powiedzą, o, idzie ten znowu będzie krytykował mój zespół, znowu będzie tam, już nie chcę używać innych słów, bo nie wypada, ale tam, gdzie się pojawiamy, tam są różnego rodzaju animozje, wiążą nas z klubami, ja grałem w Pogoni, grałem w Widzewie, grałem w Amice, jeszcze kiedyś w Olimpii Poznań, której już nie ma. To były związane z Wisłą jako dyrektor? Z Wisłą Kraków, tak. Także jak powiem coś o Wiśle, no to powiedzą, no tak, ale on był dyrektorem Wisły, ale jak powiem coś negatywnie o Wiśle, no bo go już w Wiśle nie ma, no i bo, gdyby pracował, pewnie by powiedział inaczej. Naturalnie to przyszło, że się odcinam od tego i nie biorę już tak do siebie, jak na początku pracy. Myślę, że każdy to robił, że jakoś tak starał się tym nie zaszkodzić trochę, a tutaj też coś ciepłego powiedzieć, mimo że czasami nie, ktoś na to nie zasługiwał, czy piłkarz, czy klub. To jest coś, co chciałbyś robić przez lata kolejne, czy to jest dobre na teraz? Mam na myśli twoją pracę dla telewizji. To tak jak powiedziałem przed momentem, że ja nigdy nie liczyłem lat, ile pracuję i jakoś tak nie spodziewałem się, aż tyle to już będzie, bo to dycha to tak na pewno stuknęła, ale lubię to i za każdym razem czuję taką... Takie pozytywne podniecenie, a szczególnie jak się zbliża koniec rozgrywek, załóżmy czy ekstraklasy, czy człowiek jeździ po stadionach w Europie, finał Ligi Europy, finał Ligi Mistrzów, czy półfinał, obojętnie, ale już jakieś wydarzenia, takie super puchar Europy w Pradze rok temu, kiedy mogłem się spotkać z Mourinho. To są takie momenty, gdzie wracasz też do przyjaźni, do znajomości, spotykasz się z kolegami, z którymi prawdopodobnie, gdyby nie moja praca dzisiaj, kontaktu już bym nie miał. Która osoba znaczyła dla ciebie najwięcej w twojej przygodzie z piłką? Przygodzie z piłką? Tak. Ale wracamy do samego startu? Tak, tak. Zawsze to podkreślałem dwóch trenerów piłkarskich i oczywiście moja mama. Bo gdyby nie ona, to była sportsmenka, nigdy w sporcie by mnie nie było, albo inaczej, nie byłoby mnie może na takim poziomie tam, gdzie się znalazłem, bo to jednak ona zadzwoniła do Polonii Bydgoszcz kiedyś jako chłopiec, tam chłopak, 14-letni z Chełmna, 20-tysięcznego miasteczka. Wydawało się, że tam będę grał, tam mogę być jakimś zawodnikiem, który będzie strzelał bramki, ale to ona dzwoniła do Bydgoszczy, weźcie chłopaka, bo ma talent, cały dzień spędza poza domem, gra tą piłkę, jest oszalały na tym punkcie i pojechałem do Zawiszy Bydgoszcz na sprawdziany i tam powiedziano, że się nie nadaje. Ja nawet się cieszyłem, że mogę wrócić do Chełmna i pewnie tam będę grał, nie? Bo tam chłopaki, chodź z nami, tu, zobacz, będziemy grali, może awansujemy tam do trzeciej ligi, czy już nie pamiętam, gdzie to, w jakiej to było klasie rozrywkowej. I ona zadzwoniła do Polonii Bydgoszcz i tam przyjął mnie trener Staszewski, Henryk Staszewski, i powiedział tak, po pierwszych zajęciach. Ja miałem wtedy 14 lub 15 lat. Podszedł do mojej mamy i do mnie, powiedział, od tego chłopca kiedyś będą się biły kluby pierwszoligowe. Ja tego nie rozumiałem wtedy, tak naprawdę jakoś tak mnie to wcale nie podnieciło, ale pamiętam te słowa. Życie pokazało, że tak było, że ja potem gdzieś tam poszedłem później do Zawiszy, trenowałem trochę z Zawiszą, już później troszkę. Trafiłem do Olimpii i z Olimpii człowiek ruszył w świat, ruszył w Polskę, ruszył w świat. I to po pierwsze, to była moja mama, która jakby ukochanego synka z domu wypchnęła, płacząc, denerwując się, ja zresztą też, ja byłem też taki mami synek. Później właśnie ten trener Staszewski, który chodził do szkoły na wywiadówki, który kiedyś przyszedł do szatni i powiedział do mnie, właśnie w wieku 15 lat, synu, właściwie Długas, bo on Długas namiewał, Długas, ty chodzisz do szkoły? Ja mówię, chodzę. A miałem indywidualny tok nauczania. Nie chodziłem. I mówi do mnie, to się nie rozbierasz. Jak powiesz prawdę, to dopiero zaczniemy rozmawiać. Do domu. No i na drugi dzień wchodzę do szatni, przebieram się, on mówi, a byłem jednym z lepszych w drużynie. Mam wśród dwóch, trzech. A on mówi do mnie, chodzisz ze szkoły? Ja mówię, chodzę. Kazał mi wyjść, mówi tak, a jak jutro przyjdziesz tutaj i powiesz mi, że chodzisz do szkoły, to tylko zabierzesz rzeczy i już tutaj więcej cię nie będzie. Ja po latach wiem, że jego strasznie bolało serce. Strasznie go bolało serce, bo ja byłem sumienny, ja chodziłem na każde treningi, ja nie opuszczałem, ja trenowałem z gorączką, grałem mecze w przeziębiony i tak dalej, nie było takiego, nigdy nie było problemu. Mecz był najważniejszy, trening był najważniejszy. Ale trochę odpuszczałem szkoły. I on, tak naprawdę ja to pamiętam doskonale, ten moment zaważył, że ja jakoś tak stanąłem do równowagi, bo być może byłem na zakręcie już, że tak wchodziłem w zakręt, którego mogłem już nie wyjść. A jak w żużlu, wyrzucić cię na bandę i już nie wrócisz do jazdy.
kto wie, gdzie ta szkoła, ten luz właśnie tu, masz indywidualny tok, możesz nie chodzić, tu ci załatwimy w szkole, bo tak, wiesz, kluby tak robią, nie? Że wspierają potem swoich chłopaków, tam gdzieś pójdzie, gdzieś kiedyś można było pewne rzeczy załatwiać. Ten człowiek mnie wyprostował. I na drugi dzień, jak przyszedłem i powiedziałem, że nie chodzę, to teraz ukazał mi przy wszystkich powiedzieć o powodach, dlaczego, przy całej drużynie. Tak, żebym się wstydził, żebym się krępował, żebym był taki, żeby mnie tak całkiem, tak mnie zgnieść do spodu. I po treningu przychodzi mi tak, a jutro o której masz zajęcia w szkole? Ja mówię, jutro mam na 12, to o 10 jesteś na zajęciach. Sam? Sam. Zdziwiony jesteś? Worek z piłkami, boisko żużlowe, szczupaki. I tak mnie cały czas mnie tam tak do parteru, ale to było fajne. Ja z kolei to kochałem, bo ja kochałem trenowanie takie ekstremalne, do zmęczenia, gdzieś tam po tych żużlu człowiek się rzucał, nie na jakiejś miękkiej trawie. I nawet, oczywiście pokazywałem w minie, że jestem, wiesz, niezadowolony, ale ja to kochałem. Mnie to absolutnie sprawiało dużą radość, że ja mogę z nimi wyrazić, że on mi tam powie dobre słowo, że za chwilę gdzieś mnie, bo on tak miał takie przyruchy, że gdzieś tam pięścią w żebra i tak dalej. Także on i Bobby Robson. Bobby Robson z kolei... Ja cenię, żeby było jasne, ja cenię każdego trenera i zawsze z sympatią na nich patrzę, bo każdy coś trzymał cię w jakimś, wiesz, jakiś ryzyk, jakiś pionie. Tam nie, że u jednego sobie pozwalałem mniej, a u drugiego nie, absolutnie byłem taki posłuszny. Od tego momentu, tego 16-letniego, byłem taki generalnie taki sam. Aha. Ja nie przychodziłem na bombie na treningi. Może się zdarzyło raz po jakimś tam wkupnym, jak mieliśmy w drużynie, już może nie pamiętam, ale to mogło się zdarzyć, ale to nie było coś, że człowiek po każdym meczu ligowym gdzieś szedł z chłopakami w takie tango, że na przykład jeszcze w poniedziałek albo we wtorek nie mogłeś się rozkręcić. Nigdy takim nie byłem. I Bobby Robson, który pokazał mi kilka takich, no to nie były triki, ale to były zachowania normalności, będąc absolutnie człowiekiem uwielbianym przez piłkarzy na całym świecie. On to również potrafił pokazać i mnie, i pokazał to moim kolegom. Każdy z nas coś wyciągał od niego. I wyciągałem takie rzeczy właśnie jak ta pokora, jak skromność, jak docenianie tych, którzy wkładają swoją pracę codziennie, ale nie są podstawowymi piłkarzami, albo nie są, wiesz, piłkarzami szerokiej kadry, bo siedzą na trybunach. To kiedy schodzili do szatni, on pierwsze kroki kierował do nich. I rozmawiał tylko z tymi, którzy siedzieli na trybunach. Po to, żeby dodać im, pokazać, że są tak samo ważni jak ci, którzy tam grali, wygrali 3 albo 4-0, strzelili i cieszyli się bramkami, jak sami ci, którzy byli na ławce rezerwowych, to on w pierwszej kolejności traktował cieplej tych, którzy siedzieli na trybunach, bo nas było 33, a na ławce mogło być łącznie 18. No tak. I pyta się, wchodził do szatni, mówi, masz krawat? Na przykład tam pyta się, masz krawat? Mam. Aż tak cię przekąsem, pyta, a ładny? Pyta, że nie taki jak pana, ale mam. To weź jutro żonę, jedziemy na kolację. A z kolei żona Robsona dzwoniła po małżonkach, po dziewczynach i jak przyjeżdżaliśmy tam nowi i pokazywała miasto. Pokazywała miejsca, gdzie można wyjść na zakupy, gdzie można wyjść na spacer, gdzie są ciekawe miejsca do zobaczenia, trochę historii. Także nauczył nas takiego patrzenia na oczami doświadczonego człowieka. To co my byliśmy młodzi, były takie kiedyś zajęcia na treningu i był trening zamknięty. I chłopak wisiał, ja to zawsze opowiadam, wiele razy już opowiadam tę historię. I taki chłopak wisiał na płocie, za siatkę powieszony. Padał deszcz, on w podkoszulku, a my wychodzimy, a to było gdzieś 30 metrów. Trening zamknięty, nie wolno oglądać. No to my co? Tam 23-24 lata, no to piłki zaczęliśmy kopać w niego. Kopać tam w tą siatkę, to jest chodź, bo spadniesz i tak dalej. On mógł spać faktycznie. A Robson tak stał i zawołał gościa i mówi ochroniarze, mówi przyprowadź go. Poszli ochroniarze, przyprowadzili tego człowieka, mówi dlaczego ty wisisz na tej siatce? A mówi, bo no, ja kocham ten zespół, ja zawsze tu już od dziecka przychodzę i tak dalej, i tak dalej. I taką historię opowiada. A on wie co, to przyjdź jutro na trening. I on na drugi dzień przychodzi na ten trening, znowu jest zamknięty dla mediów, bo to nie miało wyjść, to nie mogło być widoczne. Oni dali mu koszulkę, dali mu spodenki, ubrali mu, dali mu opaskę kapitana i mówi, i Robson mówi do niego tak. Wybierz ty i Wiktor Bahia, mówi, wybieracie zespoły. No i chłopaki, my to oczywiście tam myśmy super atmosferne, chłopaki, ja, mnie tam wybierz. I on tak wybiera sobie cały skład. Notabene nieźle grał w piłkę. No i grał z nami ten trening. I no i Robson na końcu mówi, dziękuję, mówi, słuchaj, nie przychodź już więcej, nie wchodź na tą siatkę, bo ja się boję, że kiedyś albo spadniesz, albo oni cię strącą, to są wariaci na nas. I on odszedł. A Robson wtedy mówi do nas tak, słuchajcie, jak wy w życiu, jak każdy z was będzie miał w życiu tyle pokory, tyle miłości, tyle poświęcenia, co ten człowiek, który wisiał na siatce, wy się z niego śmialiście, wy kopaliście w niego piłkę, jak w was będzie tyle miłości, tyle poświęcenia i chęci, bo on tylko po to, żeby was zobaczyć, tak? Wisi na płocie, on was kocha, bo kocha ten klub, kocha to miasto. Jak w was będzie tyle miłości, tyle poświęcenia, to będziemy mistrzem bez żadnych problemów.
ale wy musicie najpierw mieć to, co on ma, a czego dzisiaj jeszcze nie macie. A my mieliśmy pieniądze, mieliśmy samochody, mieliśmy wszystko tak naprawdę. Zniżki w sklepach, wszystko było potwierane, wszędzie nas puszczano, wszędzie, no tak naprawdę byliśmy... Królowie życia. Królowie życia. A Robson potrafił dosłownie w pięciu zdaniach, jednym treningiem pokazać nam nasze miejsce i porównać nas do człowieka, który nie ma nic, a ma wszystko, a my nie mamy wszystko, a nie mamy nic. Uh-huh. Słuchaj, to było coś, co... Słuchaj, ja miałem wtedy 24-25 lat. Mnie to już wtedy potrafiło wzruszyć. Potrafiło mnie na tyle tak... I cieszę się, że takich momentów człowiek... Bo piłka dała między innymi to, żebyś ty cały czas miał takie postrzeganie normalności, a nie wywyższania. A poczucia wielkości, bo masz szczęście, że tam jesteś, gdzie jesteś, tak? Ale to jest jakby tylko jeden etap. Dobrze, Grzegorz, to nie bawi ciebie to, jak widzisz polskiego piłkarza, bardzo słabego często, na tle Europy Zachodniej, który wygląda, chce wyglądać jak celebryta, który zachowuje się jak celebryta, który dąsa się na dziennikarzy, dąsa się na ekspertów. To śmieszne. A może właśnie nie spotkał człowieka takich, jakich ja spotkałem? Może, uh-huh. Może brakuje im takich osobowości, jakich ja miałem szczęście spotkać. Ale to nie musi być osobowość, jak powiedzieć Robson, bo można osobowość znaleźć w człowieku, którego ja poznałem, mając 15 lat, w Polonii Bydgoszcz, trenera Staszewskiego. Uh-huh. Może tego im potrzeba. Może takiego człowieka, który w każdej sytuacji potrafi tym życiem piłkarza umieć sterować, umieć to tak jak z tą łodzią, wiesz, odpuścić, zwinąć żagle, ale jednocześnie za chwilę dopalić silnikiem, tak? Myślę, że jest takie zbyt duże poczucie pewności siebie, uh-huh. które nie jest sterowane. I wiem, że teraz się narażę pewnie wielu trenerom, ale przede wszystkim przez nich. Uh-huh. Bo nie każdy ma taką siłę w sobie, taki spokój, taką równowagę, taką pewność swoją, taką właśnie tą osobowość, o której mówiłem, która mu w tym pozwoli. Bo jak obserwuję czasami te sytuacje, trener-zawodnik, czy trener-klub bardziej, wiesz, tu tobie wymagają, żebyś zmienił tamtego, tego sprzedał i tak dalej. Też pisałem kiedyś o tym w jednym z felietonów, że dobrze by było, a najlepiej, gdyby trener miał plan B, który miałby inny zawód, który pozwoliłby mu ten zawód, w przypadku, kiedy będzie zwolniony z klubu, zająć się czymś, co mu przynosi jakiś tam dochód, coś, uh-huh. w coś się może zaangażować. Oczywiście żyjąc cały czas piłką, bo nie będzie miał tego poczucia, że musi wszystko wykonać tak, jak czasami sobie ktoś w klubie życzy, albo podpowiadacze, jak to mówią, albo najzwyczajniej prezesi, bo trzeba mieć tą osobowość, trzeba mieć tą siłę. Uh-huh. Fernando Santos, będąc swoim trenerem w Porto, potem w AEK Ateny, kiedy w AEK wyszliśmy na trening i prezydent Psomiadis wtedy sugerował, żeby pewne rzeczy wykonać, to on ściągnął gwizdek i powiedział, dzisiaj pan jest trenerem. Przy całym zespole, bo to jest sztuka, żeby wykonać pewne ruchy, pewne gesty niepopularne, trudne, przy prezesie, żeby zespół zrozumiał, kto jest szefem. Uh-huh. I wtedy taki trener u zawodników idzie bardzo mocno do góry, bardzo mocno. Z kolei, kiedy wykona trener gest, ruch prezesa, który telefonuje na ławkę rezerwowych i mówi zmienić, bo rezerwowi to widzą, słyszą. To tak. Nie jest tak, że to ujdzie gdzieś bokiem, jest koniec, jest po trenerze. I o tym, Patryk, co powiedziałeś o tych zawodnikach, o tych piłkarzach, często takich średnich czy słabych, im brakuje może takich ludzi, którzy potrafią w nich to obudzić, taką rozmową właśnie, takim jednym treningiem. Powiedziałeś, to fajny cytat, że najbardziej żałuję w życiu tak wczesnego odejścia z Porto. Tak. Do dzisiaj tak jest? Tak. To był mój błąd mojego życia, absolutnie. Mimo, że to jednak zawsze gdzieś człowiek dalej, bo ja pojechałem z Porto, jak odszedłem, poszedłem do Salamanki. Tam uh-huh. byłem 8 miesięcy, potem wróciłem, czyli tam rok. Potem z Hiszpanii wróciłem do Polski, do Pogoni Szczecin. Z Pogoni Szczecin wjechałem do AEK Ateny, potem do Amiki. Uh-huh. Wronki, także ja jeszcze coś zobaczyłem, jeszcze gdzieś byłem i kogoś poznałem, ale to był błąd mojego życia. To był 98 rok, to był pierwszy rok, w którym weszło prawo Bosmana. To był pierwszy rok, w którym te pieniądze, które zawsze trafiały gdzieś do klubu, w sytuacji, kiedy się kończył kontrakt, mogły trafić do zawodnika. To był czas, w którym ja nie grałem, bo Żardel jakby absolutnie dominował w drużynie Porto. Ja byłem tylko rezerwowym, chociaż dzisiaj udaje z perspektywy czasu, przy kontuzjach, jakie miałem, że aż byłem rezerwowym, uh-huh. że cały czas było 30 w kadrze, a ja gdzieś mimo wszystko byłem blisko pierwszego zespołu. Ale to był błąd mojego życia, bo kiedy pojechaliśmy do Angolii, a takie były kiedyś zasady, zresztą one dzisiaj w światowej piłce takie są, że ludzie jeżdżą zarabiać pieniądze już po sezonie do Stanów Zjednoczonych, do Chin, gdzieś wylatują i tak dalej, to myśmy wylatywali też do Brazylii, do Angolii, wtedy poleciliśmy do Angolii.
Iwan Goli przyszedł do mnie prezydent klubu i złożył mi propozycję na jeszcze 2 lata kontraktu, ale na tych samych warunkach, które miałem. Taka była rozmowa. Grzegorz, chcielibyśmy, byś został na takich samych warunkach, które masz. A ja mówię, panie prezydencie, a już tam gdzieś chodziły jakieś rozmowy, słuchaj, wiesz co, jest Numancja, zainteresowana jest Salamanka. Ja zacząłem ważyć. Numancja na ostatnim miejscu, Salamanka liderem w drugiej lidze. Mówię, pójdę tam, to tu awansuję, dłużej będę na pewno w Ekstraklasie, bo tu może ten zespół spaść i będę może w drugiej siedział, tak? No i się tam, to wiesz, wtedy dochodzi ten menadżer i chodzi mi, słuchaj, tak, nie grasz. A menadżerem wtedy moim, przy tym akurat transferze był George Mendes, ten, który jest menadżerem José Mourinho teraz. No i pojechaliśmy do tej sali. Aha, jeszcze tylko, bo tak przeskoczyłem. I prezydent mówi, na tych samych warunkach. Ja mówię, panie prezydencie, nie gram. Będzie mi ciężko tutaj, Żarder strzela bramki. Słuchaj, no ale mówię, wiesz, on odejdzie, zostaniesz, będziesz grał. No ale też nie wiedziałem, kiedy odejdzie i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, odchodzę. No faktycznie to się przedłużało, to siedzenie na ławie, już drugi rok, czyli siedzimy, nie, no albo będę grał. Zresztą tak piłkarze mówią, lepiej iść gdzieś grać niż siedzieć w klubie, prawda? Super zachowanie prezydenta, wspaniałe. W tym samej chwili, kiedy ja powiedziałem, że odchodzę, cały czas podczas tej jednej rozmowy, usiadł tak jak siedzimy my naprzeciwko, podał mi rękę i mówi, słuchaj, dziękuję ci za te 4 lata, pamiętaj tylko o jednym, że brama tego klubu zawsze dla ciebie jest szeroko otwarta. Życzę ci powodzenia. W jednym zdaniu, skończyło się jakieś tam mizianie, słuchaj, zostań, graj, wiesz, tu dam ci, albo dobrze, a ile byś chciał, może ci dam coś podwyższe. Rewelacyjne. Chciałbym właśnie móc czasami przekazać informacje takie jak powinno wyglądać zarządzanie w klubie. Takie godne, ale takie krótkie, niepotrzebnie, nie. Bo ty musisz poczuć, że ten klub jest twoim klubem, że ty chcesz tutaj grać, że go kochasz i tak dalej. Ja może tak używam słów, ale tak jest, Porto tak jest. No i ja odchodzę. Fernando Santos wchodzi do mnie do pojedzie wieczorem, tego samego wieczoru do pokoju. Mówi, Grzegorz, dziękuję ci za ten okres. Pamiętaj i mówi do mnie tak, pamiętaj, jakbyś chciał kiedyś wrócić do Portugalii, a ja nie będę trenerem w Porto, to zadzwoń do mnie. A ja mówię, dobra trenerze, dziękuję tam to. Ale tak sobie myślę, no tak, no co mam powiedzieć, no. Słuchaj, im co, i mijają 4 lata, i Santos jest tam, 3 lata mijają, Santos jest trenerem AEK-u i dzwoni do mnie w Pogoni, w którym momencie, w którym ja nie przedłużam kontraktu, mówi, słuchaj, co robisz? Ja mówię, no jestem w Polsce, grałeś? Ja mówię, no grałem. Ale ile byś kosztował? Ja jestem za darmo. Chcesz grać w AEK-u? Chcę. To jedź do Berlina, jutro przylecą prezydent z wiceprezydentem i tam sobie dogadasz szczegóły. Ja już wiem, że będę miał napastnika. Ta szczerość. 3 lata wcześniej facet do mnie mówi, jak będziesz potrzebował, to zadzwoń. Ja nie dzwonię, ale on po 3 latach mnie znajduje. A z drugiej strony prezydent Porto, który mówi, pamiętaj, że bramy tego klubu dla ciebie są zawsze otwarte. I kiedy teraz dzwoniłem tam 2 lata temu, chyba nagrywaliśmy z Porto taki materiał. Tak. No to się wyściskaliśmy, on się troszeczkę nawet wzruszył, tam gdzieś pamiętam, mówi, słuchaj, pamiętam jak przyszedłeś te początki. Gdyby nie kontuzja, pewnie byś zrobił dużo, dużo więcej. Ja sam wtedy poczułem coś, co... Słuchaj, to jest prawdziwe, że jak odchodziłem z Widzewa do Porto, to zapałem taki gaz, jak to mówią, naprawdę zapałem taki gaz, że ja nawet do Młynarczyka mówię, trenerze, ja nie jestem w stanie powiedzieć, ja się boję, czy ja w ogóle jestem w stanie utrzymać ten poziom dłużej, przez dłuższy okres czasu, bo ja nigdy tak nie grałem. Ta motywacja była tak silna, to otoczenie było tak silne piłkarzy, że człowiek chciał na każdym treningu być na 100% i więcej, pokazać, że też da radę, że w tej 30 się gdzieś przebijał, jak w peletonie, nie? I mi się udało to. Mi się do pewnego to udawało. Potem niestety trochę kontuzji to wszystko przerwało. Mówisz o tym, że twoja kariera może nie była wybitna, prawda? Nie byłeś wybitnym piłkarzem, ale mam takie wrażenie, że wspomnień to masz więcej niż nie jeden piłkarz, który być może osiągnął więcej. Dzięki temu Porto właśnie. Tak. Ja dzisiaj prowadzę taką akademię dla dzieci od 5 do 12 lat i straszną satysfakcję, taką frajdę mi sprawia, jak mam zajęcie z tymi 12-latkami. Ja ten czas pamiętam swój, 12 lat. Kiedy można ich troszeczkę prostować, kiedy można im ustawiać ich trochę, tak jak mnie ustawiano. Ale że tu się odbywa bardzo delikatnie to, bo ja mamy 2 razy w tygodniu zajęcia, ale ja mam tą taką i potrzebę, mówię to tak, że bardziej z taką potrzebą idę na te zajęcia, żeby korygować to, wiesz, to, co zaczynają robić źle. Czyli na przykład dzieci idą na trening i rzucają butelki pod płot. Jest przerwa na picia, dzieci piją wodę i rzucają butelki, dzieciaki, tam, chłopcy już, pod płot. Nie ma takiej możliwości, żeby one były porozrzucane. A jak rozrzucają, pytam się u paszków, chłopcy, czyje te butelki leżą porozwalane? Niczyje. No ale jak porozkręcam korki, odkręcam i mówię, że woda się wylewa, to biegną. Ktoś nie będzie za chwilę miał picia. Uczymy ich takich podstaw zachowania, takiej systematyczności, obowiązkowości. Jeżeli ktoś z tych chłopców
najbardziej się cieszę, jak ktoś zaczyna już myśleć, że tutaj jest lepszy i tylko jemu należy podawać piłkę, a ci słabsi na przykład tak robią. Uh-huh. Ale my tym słabszym dzisiaj dajemy, tym, którzy są teoretycznie, albo są otyli najzwyczajniej, uh-huh. zakładamy opaski kapitana. Żeby on czuł tutaj swoją, bo w inny sposób tego nie poczuje. Uh-huh. To my musimy troszeczkę takie sytuacje wymóc, żeby on, ten chłopiec poczuł. Nie będzie piłkarzem, to jest jasne. Chociaż się mylę, może obym się mylił, ale jak nie będzie piłkarzem, będzie miał poczucie trochę takiej wartości, że od niego też coś zależy, że on że jest w stanie podjąć decyzję uh-huh. Taką, na przykład wyznaczając 10 lat, kto będzie strzelał rzuty karne. I on wyznacza, tak? Albo na przykład sam, kto strzela rzuty, kto jest rzut karny. I ten chłopiec, który otyły, nigdy nie dobiegnie do tej bramki, bo nie wyprzedzi tego szybkiego, strzelasz karny ty. I bezcenne są obrazki, kiedy on biegnie do mamy i taty i tą radość okazuje, uh-huh. że strzeli bramkę na treningu. Tam w klubie idzie na zajęcia i mówią, że się nie nadaje. Także to są rzeczy, które mi sprawiają strasznie dużo satysfakcji. Każdy może przyjść do tej twojej akademii? Każdy. Tak? Mamy chłopców i dziewczynki, mamy fantastyczne, myślę, że mamy reprezentantkę Polski. O. No, mamy taką 10-letnią dziewczynę. Nie, muszę tylko się rozeznać, od jakiego startują dziewczyny uh-huh. w tej kategorii, bo ja jestem w totalnym szoku. Ja wróciłem teraz z Brazylii, ta dziewczyna się zapisała podczas właśnie pobytu, jak ja byłem na Mistrzostwach Świata. Nie mogłem uwierzyć po prostu. Myślałem, że chłopak, który ma dłuższe włosy, trenuje. Coś nieprawdopodobnego, ale... Może taka nasza Marta? No może, ale sprawia mi to strasznie, bo maluszki 5 lat to są uh-huh. zabawy, to są płacze i tak dalej, one jeszcze nie rozumieją, ale chłopcy już 11, to już mają po 3-4 pary butów. Rozmowy z rodzicami o tym, żeby jednak uh-huh. spokojnie z tymi butami, żeby nie każde życzenie, że muszą być różowe, pomarańczowe, żeby najpierw poczuli ciąg do sportu, a nie ciąg do sportu poprzez sprzęt, który rodzic mu kupi, uh-huh. bo jak mu kupi, to on z tym pójdzie, tak? Żeby odróżniać takie rzeczy, żeby jeżeli bardzo chcą, żeby to byli sportowcy, nie piłkarze, bo to są zbyt młodzi. Ja zaczynałem w boksie, potem byłem w kajakach, potem byłem w boksie, potem byłem trochę w piłce ręcznej. Szukałem swojego miejsca, ale ja ten sport kochałem i te dzieci na razie zaczynają poprzez piłkę nożną, a może skończą na tenisie, nie? Mhm. Tylko chodzi o to, żeby ta baza była w nich, takiego poczucia tej obowiązkowości, systematyczności. No i oczywiście cały czas tej takiej równowagi, że już jesteś tu, najlepszy, to teraz wszystko ci już wolno, nie? Wszyscy muszą ci właśnie podawać uh-huh. choćby piłkę. Co robisz, jak nic nie robisz? Bo mam wrażenie, że całe twoje życie to jest piłka. Z taką pasją opowiadasz o tym wszystkim. I opowiadam to po raz kolejny. I uh-huh. po raz to chłopaki z Kanału Plus znają, myślę, że już... Na pamięć. Już wiedzą, a jak zacznę, ja wam coś opowiem, to nie dobra, będziesz opowiadał pewnie tam o tym czy o tamtym. Ale ja mam jeszcze pokłady rzeczy, które gdzieś siedzą, a jeszcze ich nie mogę sobie wydobyć i z czymś porównać, do czegoś odnieść. Więc co, ja mam synka 4,5-letniego, który jest moim absolutnie jakąś taką częścią mnie. Uh-huh. Ja tak długo na niego czekałem, wiesz, ja mam 43 lata, a on ma 4,5, czyli ja mam 39 lat, kiedy on się rodził, a czekałem na niego 10 lat. Może nawet wcześniej, bo mieliśmy pewne kłopoty z żoną. I absolutnie, wiesz, kiedy jadę po niego do przedszkola, to jest ten taki czas, że jak widzę, że ktoś dzwoni, ja nie odbieram telefonów, albo jakieś mi zadaje mi jakieś pytania, bo tego, czego ja nie miałem jako chłopiec taki młody. Ja miałem 7 lat, kiedy rodzice się rozwiedli i potem nie brakowało mi taty, jak ja miałem 7 lat. Brakowało mi go troszeczkę później, ale ja tak nie pamiętam takiej sytuacji, aż takiego parcia na mnie ze strony taty, takiej opieki, tak jak dzisiaj, bo kiedyś mężczyźni się nie zajmowali domem, jak dzisiaj choćby, prawda? Uh-huh. Natomiast on jest moim takim, że on jest tą moją piłką, bo i gramy, jeździmy na hulajnogę, wiesz, ja jeżdżę na hulajnodze. Ja mam swoją hulajnogę, z którą jeżdżę z nim po parku i kiedyś biegłem, pamiętam, w Krakowie po rynku, za nim, no bo byłem tak ubrany jak teraz w koszuli, tak na sportowo, a on tam biegnie w kas założony i tu wycieczka, tam wycieczka i mi zaczyna uciekać, ja wiesz, nie mam nad nim gwizdzę, miło, że patrzę, facet jedzie hulajnogą za córką. Zaczynam się przekonać, skąd ma pan tą hulajnogę? Mówi, no jest, to można, wiesz, w jakimś sklepie sportowym w Polsce są te hulajnogi. Można kupić. Pojechałem, zbieramy się z tego spaceru do sklepu, hulajnoga i teraz jeżdżę za nim. Także wiesz, ja oprócz tego oglądam mecze, wiesz, uh-huh. bo idąc do Ligi Plus Ekstra, piątek... No musisz ileś meczów zobaczyć. No? Tak, piątek oglądam, sobotę oglądam, żona wie, to jest trudne, bo to wiesz, siedzisz 3 mecze, czasami jedno słabe, drugie spotkanie słabe, a ty jeszcze trzecie oglądasz. A wieczorem jeszcze czasami się zdarzy, że jeszcze tam gdzieś, powiedzmy, gdzieś Hiszpan albo coś się wplącze.
na drugi dzień jakąś analizę, czasami trzeba zrobić do programu. Mhm. Siedzisz w tym, to też wiesz, ile to czasu, żeby czasami coś pooglądać, do czego się przygotować, ile to czasu. To prawda. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Świetnie wypadasz w telewizji. Dziękuję bardzo. Świetnie. Mam nadzieję, że zrobimy może odcinkowy, bo mam jeszcze kilka ciekawych historii też do powiedzenia. Zaprosimy się jeszcze. Ja czekałem na Ciebie. No, parę ładnych miesięcy, czy parę lat. Dzięki. Dziękuję. Grzegorz Mielcarski, były zawodnik, między innymi FC Porto, dzisiaj komentator, ekspert NC+, był moim Państwa gościem. Do widzenia.